Ależ to dzisiejsze święto i dzisiejsza Ewangelia pełna jest nadziei tak potrzebnej na to, co w ostatnim czasie przeżywamy, z czym się zmagamy. Z głębokich ciemności wyprowadza ona nas ku światu, ku jasności, a wreszcie ku najjaśniejszemu, ku zmartwychwstałemu Panu. Maria Magdalena tak szybko jak tylko może, zaraz po zakończonym szabacie, udaje się do grobu. Pełna gotowości czeka na ten moment, kiedy prawo pozwoli jej na wyjście z domu. Wychodzi, kiedy jest jeszcze ciemno, zaznaczy Jan Ewangelista. Pogrążona w smutku, nie zauważa nawet, że nad grobem oczekuje ją już jasność. Jasność, dzień nowego życia. Dzisiaj nie trzeba wielkich kazań. Dzisiaj trzeba się po prostu zachwycić tym, co przynosi Jezusowe zmartwychwstanie, bo w nim zawarta jest niezwykła nowina dla każdego z nas. A brzmi ona tak: nie ma takiej przestrzeni w moim życiu i w moim sercu, w której Jezus nie mógłby być obecny. W tym wszystkim, co przeżywam, w każdym stanie mojego ducha, także w otchłani ciemności mojego serca. Jest może taka sytuacja w Twoim życiu, wydarzenie, cierpienie, które mógłbyś nazwać ciemnością. Lęki, niepewności, niepokoje, kłótnie, posądzenia, zdrady, nałogi, opuszczenie, a może myśli natrętne, wstydliwe, może nawet samobójcze. Jeśli cokolwiek dzisiaj jest dla Ciebie najgłębszą ciemnością, to wiedz, że Jezus już w niej był i mocą swoją ją pokonał. Istnieje więc coś o wiele większego i ważniejszego niż Twój grzech. Jest Bóg i Jego przebaczająca miłość. Bóg, który chce Cię wziąć za rękę i przeprowadzić przez najczarniejsze noce Twojego życia ku swemu boskiemu światu.